Witam Państwa, Natalia Barańska i zapraszam na magazyn miejski przygotowany przez naszą redakcję. Absolutorium dla zarządów województwa podkarpackiego oraz wotum zaufania były najważniejszymi elementami czerwcowej sesji sejmiku województwa podkarpackiego. Zanim jednak nastąpiło głosowanie nad nimi, marszałek Władysław Ortel zaprezentował wykonanie budżetu województwa podkarpackiego w 2023 roku, a także przedstawił radnym główne punkty raportu o stanie województwa za rok 2023. Marszałek mówił m.in. o sytuacji społeczno-gospodarczej i stopie bezrobocia za 2023 rok. Obserwujemy w porównaniu do innych województw względnie stabilny potencjał pod względem liczby ludności. Negatywne zmiany w tym zakresie, one występują w całym kraju, ale nie są tak szybkie jak w innych województwach. I można powiedzieć, że ten potencjał, choć ma niekorzystne trendy, to województwo podkarpackie w dalszym ciągu zamieszkuje ponad 2 079 000 mieszkańców, co stanowi 5,5% ogółu ludności Polski, i zmniejszyliśmy się w tamtym, znaczy nie w tamtym, tylko w 2022 roku o 6834 osoby. Zauważamy wolniejsze niż w innych województwach zmiany w strukturze społecznej, mające wpływ na lokalny rynek pracy, no ale też musimy powiedzieć, że bezrobocie na koniec grudnia 2023 roku wynosiło 8,6%, wprawdzie spadło z 8,8%, ale stopa bezrobocia rejestrowanego jest najwyższa w skali oczywiście kraju. Radni wzięli udział w kilkugodzinnej dyskusji nad raportem o stanie województwa i sprawozdaniem z budżetu. Stefan Bieszczad, przewodniczący Sejmikowej Komisji Gospodarki i Infrastruktury, podkreślał, że zarówno raport o stanie województwa, jak i sprawozdanie z budżetu były wykonane bardzo dobrze. Po zapoznaniu się z wszystkimi dokumentami muszę powiedzieć, że tak jak do tej pory zarząd pod kierunkiem pana Władysława Ortela wykonywał i wykonuje te zadania bardzo profesjonalnie i pod względem oczywiście rachunkowym tutaj nie ma co szukać. Wszystkie te zadania nałożone przez sejmik zarząd wykonał poprawnie i z dużą nawiązką poprzez pozyskiwanie środków zewnętrznych, które pozwoliły na zwiększenie budżetu i poprawne jego wykonanie. Ja chcę zwrócić uwagę również na to, że pan marszałek jest bardzo aktywny na arenie międzynarodowej, gdzie promuje nasze województwo na różnych forach międzynarodowych, co przekłada się na przychylność i pozyskiwanie tych właśnie dodatkowych środków. Budżet wykonany został na poziomie 100% w zakresie dochodów oraz na poziomie ponad 93% w zakresie wydatków. Raport o stanie województwa pokazuje ogrom wyzwań, a tym samym pracy wykonanej przez zarząd w 2023 roku. Większością głosów radni województwa zadecydowali o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i przyznaniu zarządowi absolutorium. Zarząd województwa otrzymał od sejmiku także wotum zaufania. Na 29 czerwca zaplanowano bicyklomanię, czyli około 30-kilometrowy rajd rowerowy. Start o godzinie 9 na Placu Solidarności. Organizatorami wydarzenia są miasto Dębica, powiat dębicki, gmina Dębica, gmina Czarna oraz firma Aromat. Podczas konferencji prasowej na stadionie przy ulicy Akademickiej przedstawiciele tych samorządów zapraszali do udziału w bicyklomanii. Startujemy spod Placu Solidarności i udajemy się przez teren gminy Żyraków do gminy Czarna. W Czarnej spotykamy się z wójtem gminy na terenie miasteczka rowerowego, gdzie na uczestników czekają liczne atrakcje i pokazy rowerowe. Następnie po krótkiej przerwie wracamy do Dębicy, tutaj w to miejsce na stadion przy ulicy Ratuszowej, gdzie odbędzie się piknik o charakterze rodzinno-sportowo-rekreacyjnym. To będzie 16. chyba edycja bicyklomanii.
no bo tam były przerwy i powód swojego czasu i pandemia i tak dalej, ale cieszę się bardzo, że możemy dalej tutaj wspólnie z władzami po prostu kontynuować ten cykl, bo jako firma ze względu na rodzaj produktu, jaki produkujemy, to po prostu się wiąże z rekreacją, ze sportem i dlatego serdecznie bardzo wszystkich zapraszamy do udziału. Bicyklomania jest totalnie wpisana w nasze DNA jako firmy Romet. Jesteśmy firmą sportową, ale też bardzo, bardzo lokalne inicjatywy wspieramy. Także jesteśmy mega, mega że tak podekscytowani, że będziemy mogli uczestniczyć w tym wydarzeniu. Dużą ekipą, dużym składzie. No i będziemy wspierać. Także tutaj firma rodzinna, firma lokalna, lokalna inicjatywa, do tego firma innowacyjna. Wychodzimy do świata i tym samym możemy z dumą, że tak powiem, promować nie tylko Dębice, ale też całe Podkarpacie. W imieniu powiatu dębickiego serdecznie zapraszam na najbliższą bicyklomanię. Jest to nie tylko dobra zabawa i fantastyczna impreza, ale również okazja do promowania zdrowego trybu życia, do promowania, propagowania sportu, który może uprawiać każdy z nas. Nawet ja jeżdżę na rowerze i przyznam szczerze, że bardzo to lubię. Zaplanowano wiele atrakcji, zaplanowano nagrody, także każdego rowerzystę serdecznie zapraszam. Rower, kask i w sobotę spotykamy się pod pomnikiem papieża. Chcę zwrócić uwagę tylko na jedną rzecz. Cztery samorządy plus lokalna, prywatna firma organizuje bardzo duże wydarzenie, po raz 20, praktycznie inaczej, po raz 16 oficjalnie, natomiast od 20 lat, tak jak pani dyrektor powiedziała, ta impreza jest wpisana w DNA tutaj naszego powiatu, naszych samorządów i lokalnej społeczności, także zapraszamy miło, sympatycznie i przede wszystkim zdrowo, aktywnie spędzić sobotę rodzinnie, zapraszamy całe rodziny z dziećmi, żeby właśnie spędzić ten czas aktywnie razem w tą sobotę już tutaj w Dębicy pod pomnikiem Jana Pawła się zbieramy rano, 7-8 i wyjeżdżamy do Czarnej. W sobotę bicyklomania zagości również na terenie gminy Żyraków. Cieszę się bardzo, że wszyscy uczestnicy tego rajdu będą chcieli przejechać przez gościnną gminę Żyraków. Myślę, że będzie wiele wrażeń, wiele atrakcji. Zapraszam wszystkich, szczególnie mieszkańców gminy Żyraków. Każdy uczestnik rajdu otrzyma na starcie pakiet startowy z upominkiem. Do zdobycia rower elektryczny Romet, a także bony i upominki. Partnerami imprezy są Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Dębicy oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dębicy. Prace 10 artystów z Miechowa można zobaczyć na wystawie pod tytułem Konfrontacje w Galerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury. Autorzy: Barbara Chorążek, Grzegorz Chorążek, Marek Hołda, Zbigniew Hołda, Krzysztof Kolarz, Natalia Nasada-Wojtal, Krystyna Olchawa, Paweł Olchawa, Sylwia Ogiela, Mirosław Szumerowski prezentują głównie malarstwo. Ryszard Kucep, kierownik Galerii Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy, podkreśla, że wystawa jest bardzo interesująca. Kontakt z tamtejszą galerią pozwolił na pokazanie miechowskiego środowiska. Wystawa jest taką formą konfrontacji artystów związanych z Galerią Sztuki BWA Ujaksy w Miechowie. Podobnie jak my organizujemy doroczną wystawę i prezentację w lutym, także podobnie jest w Miechowie. I mamy okazję gościć, jak pani wspomniała, 10 artystów reprezentowanych obrazami. To malarstwo. Każdy z artystów, 5 prac na tej wystawie, pokazuje prace bardzo różne. W różnej konwencji, w różnej technice. Od takiego malarstwa figuratywnego, wręcz bardzo realistycznego, poprzez takie wątki surrealistyczne, aż po abstrakcję. Wystawę można oglądać do 13 lipca w godzinach. Poniedziałek, piątek od 9 do 17, sobota od 10 do 14. To wszystkie informacje w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam i oczywiście zapraszam na kolejne wydanie magazynu miejskiego. Do zobaczenia.